Hej, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie o czymś, z czego każda osoba, która uczy się właśnie fotografii, będzie mogła skorzystać podczas tej nauki właśnie. Bo słuchajcie, dotarło do mnie niedawno, że ja już fotografuję od długiego czasu i mogę spokojnie powiedzieć, że fotografia jest ze mną przez połowę mojego życia i nauczyłem się jej prawie całkowicie sam, ale w całości tej nauki korzystałem z wiedzy, którą bezpłatnie, czasem też płatnie, dzielili się inni. I o ile teraz sam mogę Wam całą tę wiedzę przekazywać, to dzisiaj mam dla Was coś jeszcze lepszego. Opowiem Wam dokładnie, jakie elementy spowalniały przez ostatnich 15 lat moją naukę fotografii, a jakie ją przyspieszały. Czy warto kupować kursy? Jakich poradników szukać? Jak fotografować, aby każda sesja uczyła nas czegoś nowego? W tym filmie opowiem Wam szczegółowo, jak dosłownie przyspieszyć i zoptymalizować proces nauki robienia zdjęć, aby zadowalające rezultaty pojawiały się szybko i regularnie. Bo tak sobie teraz myślę, że sporo czasu spędziłem w swoim życiu na uczeniu się czegoś w całkowicie zły sposób, przez co mój postęp został z pewnością trochę opóźniony i teraz tego samego mogę Wam oszczędzić. Zapraszam. Hej, ja mam na imię Przemek, fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję Wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie, jak ja stosuję tą wiedzę w praktyce. Na tym kanale często podkreślam, że nowoczesne aparaty i obiektywy mocno ułatwiają pracę w terenie, ale kiedy jesteśmy początkującymi, no to jeszcze nie wiemy dokładnie, czego tak naprawdę od tego naszego aparatu wymagamy. Ważne więc, aby nasz sprzęt kupić po prostu jak najszybciej. I to jest właśnie błąd, który ja osobiście popełniłem, kiedy zainteresowałem się fotografią. Spędziłem chyba rok na zbieranie kasy na aparat, trochę lepszy niż było mi ówcześnie stać. Na pierwszy aparat nie ma co odkładać. Jeśli budżet Was ogranicza, to kupcie dosłownie to, na co Was w tym momencie stać, bez zbędnego obciążania portfela, bo pierwszy aparat to jest aparat, którego jeszcze nie wybieracie świadomie. Tak, możecie obejrzeć setki recenzji, testów, porównań. Nawet ja nagram Wam osobny materiał o tym, jak wybrać pierwszy aparat, ale możecie sprawdzać, szukać, testować, a jedyne, co dzięki temu wybierzecie, to obiektywnie ceniony i doceniony przez innych fotografów sprzęt. Ale nie chodzi w wyborze aparatu o to, by jak najwięcej osób go polecało przecież, a o to, żeby dla Twojego właśnie typu i stylu fotografii był on najlepszym wyborem. A na tym etapie nie wiesz jeszcze, czego potrzebujesz, więc naprawdę poświęć chwilę na sprawdzenie rynku, zbadanie cen i kupuj swój pierwszy aparat szybko, w tej chwili. To bardzo istotne, ponieważ to teraz, w obecnym momencie, masz ten największy zapał, największą motywację do działania. Żal, żeby te emocje ostygły i żeby ta motywacja się zmarnowała na wybieranie aparatu. Dużo lepiej będzie, jeśli spożytkujesz ten rozpęd, którego właśnie nabierasz, na praktykę i fotografowanie. To jest ten moment, w którym konfrontujesz się z rzeczywistością. Nie zaprzątajcie sobie jeszcze na tym etapie głowy teorią, bo o niej pomówimy sobie za chwilę. Teraz jest czas na wyjście w teren z nowo kupionym, obojętnie jakim, aparatem. I na robienie zdjęć. Czy to na automacie, czy na półautomacie, czy na manualu. I bardzo ważna rzecz, nie liczcie jeszcze na fajerwerki. Cieszcie się, że jesteście w terenie, na sesji z modelem lub gdziekolwiek indziej, gdzie robicie zdjęcia. Obserwujcie światło, obserwujcie Wasz aparat. Analizujcie, w jakich sytuacjach autofokus działa Wam dobrze, w jakich sytuacjach trafia, a kiedy nie trafia. Kiedy jest wolny, a kiedy szybki. Nauczcie się rozmieszczenia przycisków na korpusie Waszego aparatu. Poznajcie swoje narzędzie, bawcie się nim i szukajcie ciekawego światła. To jest także ten moment, w którym zaczniecie rozumieć, że z każdym nowo poznanym skrawkiem informacji Wasze zdjęcia będą tylko lepsze. I spoiler, powiem Wam, że te zmiany na lepsze będziecie zauważać w różnych odstępach czasu. Na początku nauka postępuje szybciej i w miarę sprawnie dojdziecie do fajnego, zadowalającego poziomu. Ale im więcej będziecie umieć, tym wolniej będą przychodzić wyniki. Także od teraz uczcie się, bądźcie krytyczni wobec własnych prac, bo moment, w którym zaczniecie być ze swoich zdjęć całkowicie zadowoleni i dumni, to bardzo niebezpieczny moment. Takie zadowolenie i duma są z jednej strony bardzo pomocne, bo to w zasadzie jedyna nagroda za trud włożony w naukę. Nie należy więc całkowicie przed nimi uciekać, a z drugiej strony mogą powodować, że przygaszą trochę tą silną do tej pory potrzebę rozwoju i dalszej nauki.
Uczulam Was na to już teraz, bo wiem, jak trudno jest opanować zachwyt nad swoim własnym kadrem, który zaplanowaliśmy i wykonaliśmy tak, jak chcieliśmy. I wiem, że to bardzo niebezpieczne dla dalszego rozwoju, a jednocześnie całkowicie dla tego rozwoju jednak niezbędne. Jak nie dać się swojej własnej dumie? Mam na to bardzo prosty sposób, który stosuję. Zawsze porównuj się do najlepszych. I ja wiem, ciężko jest patrzeć na piękne zdjęcia, kiedy myśli się, że nie dorasta się ich twórcom do pięt, ale to nie takiego myślenia potrzebujecie, ucząc się fotografii. Zamiast takiego podejścia należy zaadaptować na przykład takie. Patrzcie na najładniejszą fotografię, która Waszym zdaniem jest czymś, co chcecie osiągnąć w przyszłości i mówicie sobie tak, takie zdjęcia będę robić. Bo będziesz, jeśli tylko przebrniesz przez te trudne początki i parę razy potkniesz się i wstaniesz z kolana, aby spróbować ponownie. Takie podglądanie mistrzów i szukanie inspiracji ma wiele innych zalet. I to nie są jedynie moje własne przypuszczenia, ale powie Wam to wielu dobrych fotografów, że jedną z metod nauki fotografii jest tak zwane trenowanie oka i kopiowanie. Zresztą tą samą metodę stosują malarze i rysownicy. Zanim zaczniesz tworzyć własne, idealne kompozycje, bazuj na pracach, które Ci się podobają. Ale tak naprawdę podobają, do tego stopnia, że powodują opad szczęki. Obserwuj same najlepsze konta na Instagramie. Skoro już i tak scrollujesz te media społecznościowe, to wyrzuć z obserwowanych to, co uważasz za równe lub na przykład bliskie swojego własnego poziomu. Obserwuj to, co dzisiaj uważasz za niedoścignioną perfekcję i ulotne marzenie. Gwarantuję, że z czasem, podczas oglądania codziennie tych przepięknych prac uzdolnionych fotografów, nabierzesz umiejętności takiego rozpoznawania schematów, które czynią te zdjęcia tak wspaniałymi. Zaczniesz zauważać na nich specyficzny rodzaj światła, zapamiętasz sposób kadrowania i ułożenia elementów w kadrze, zaczniesz dostrzegać subtelny sposób obróbki i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie ten trening dla oka. Jak uczyć się teorii, żeby wykorzystać swój czas efektywnie i szybko zobaczyć postępy? Słuchajcie, ja osobiście zmarnowałem masę czasu na uczenie się w kółko tych samych rzeczy, ale od różnych ludzi, podanych w różny sposób. Szukając poradników, obejrzałem jeden, drugi, dla pewności trzeci, o tym samym, bo myślałem, że może ktoś doda coś więcej. I rzadko tak było. Obejrzałem więc masę poradników i kursów, które tylko powielały te same informacje. Stworzyłem więc dla Was listę haseł, które powinniście poznać jako początkujący oraz podobną listę gotowych rozwiązań multimedialnych, które te hasła właśnie opracują. I uwierzcie mi, dopóki sam nie napiszę poradników na ten temat dla Was, to te, które przedstawię, są totalnym sztosem, jeśli chodzi o darmową wiedzę na start z aparatem. Dodam też dla chętnych jeden kursik, za który trzeba płacić, ale to tak ogólna i ogromna wiedza, że obiecuję Wam, naprawdę warto. Oto, czego uczyłbym się dzisiaj, gdybym chciał poznać teorię fotografii całkowicie od podstaw raz jeszcze. 1. Tryb manualny i preselekcja czasu oraz przysłony. 2. Tryby i pola autofokusa, AF ciągły, AF pojedynczy, ostrość manualna, śledzenie. 3. Kompozycja i kadrowanie. 4. Głębia ostrości. 5. Podstawowa obróbka w Lightroomie. 6. Różnice między ogniskowymi obiektywów. Ucząc się tych wszystkich rzeczy, Wasze drzewko pojęć będzie się powoli rozrastać i z czasem sami wybierzecie spośród nowej wiedzy kolejne zagadnienia, które powinniście wrzucić sobie w Google i poznać. I tak w kółko. Fotografia to fizyka, fotografia to optyka, to grafika komputerowa, to nawigacja w terenie. Generalnie wiedza fotograficzna to studnia bez dna. I miejcie tą informację na uwadze, bo to zdejmie z Was presję potrzeby nauczenia się wszystkiego jak najszybciej. Ja po 15 latach fotografii wciąż się uczę i nic nie wskazuje na to, żebym miał szybko skończyć. Na tej liście rzeczy do nauki pojawił się także Lightroom. To moja osobista preferencja, ale sami zauważycie, że jeśli zastosujecie się do mojej rady odnośnie trenowania oka sprzed paru minut, to będziecie w stanie wyłapać taką prawidłowość, że wszystkie zdjęcia, na których będziecie chcieli się wzorować, w mniejszym lub większym stopniu zostały poddane jakiejś obróbce. Szczególnie portrety i krajobrazy warto obrabiać, ponieważ często rejestrujemy podczas takiej fotografii bardzo skrajne typy światła. Nasze oczy potrafią szybko dostrzec detale w cieniach, ale też dostosują się szybko do widzenia w jasnym świetle. Aparat nie działa jak ludzkie oko. Część detali w scenie, na której mamy jednocześnie i głębokie cienie, i bardzo jasne światło, ujawni się dopiero, kiedy przepuścimy zdjęcie przez program do obróbki właśnie.
A dlaczego akurat ten Lightroom? Bo abonament na samego Lightrooma kosztuje obecnie tyle co Netflix, Spotify i inne serwisy, które i tak kupujecie co miesiąc, a jest to największe narzędzie tego typu na rynku i najwięcej poradników obróbki zdjęć powstało właśnie w oparciu o Lightrooma. I pamiętajcie, obróbka zdjęć to nie jest to samo co fotomontaż. Obróbka polega na korektach koloru, korektach światła, wyostrzeniu i usuwaniu niedoskonałości optycznych, jak aberracja, koma, dystorsja, winieta. To wisienka na torcie, a nie cały tort. No. To teraz podam Wam na tacy sprawdzone i wybrane przeze mnie z morza filmów poradnikowych i książek fotograficznych źródła, które dały mi wszystkie potrzebne do nauki informacje. Mój faworyt i baza do wszystkiego, co robi się z aparatem, to są książki Briana Petersona Fotografia bez tajemnic. To cała seria świetnych poradników, które można zacząć czytać już przed zakupem aparatu. Ale polecam jednak chociaż na chwilę wyjść ze swoim sprzętem w teren i trochę go poznać, żeby wiedzieć dokładnie, jak wybrać omawiane w tej książce ustawienia. Jeżeli szukacie wiedzy podanej w przystępny i usystematyzowany sposób, to zajrzyjcie sobie na kanał Fotobłysk do Michała. Na jego kanale macie ogromną bazę materiałów, w których całkowicie za darmo tłumaczy szereg zagadnień fotograficznych, a regularnie można także zapisać się do niego na skrojone na miarę kursy fotografii. A jeżeli język angielski Was nie odstrasza, to wybitnie kompleksowym i zamykającym w sobie w zasadzie całe potrzebne do nauki zagadnienia zawiera płatny kurs Fundamentals of Photography with John Gringo. Sam kurs jest dosyć stary, ale naprawdę nigdy wcześniej, ani nigdy później nie znalazłem jednego kompletnego materiału, który w taki sposób uczyłby fotografii. Żałuję, że nie trafiłem na niego wcześniej, bo z pełną świadomością wagi tego stwierdzenia powiem Wam wprost, to może spokojnie być jedyne źródło, z jakiego musicie skorzystać, aby nauczyć się podstaw. I ostatnim źródłem nauki jesteście Wy. I zdradzę Wam, jak w bardzo prosty sposób poszerzyć swoje fotograficzne horyzonty. Ta podpowiedź wiąże się z czymś, co uświadomiłem sobie zbyt późno i gdybym wiedział o tym trochę wcześniej, to jestem pewny, że dzisiaj moje fotografie mogłyby być dużo lepsze niż są obecnie. Mowa o nauce krzyżowej, tak to nazwijmy, czyli czerpaniu wiedzy z podstaw różnych gatunków fotografii i używaniu tej wiedzy w tym jednym swoim głównym gatunku. I już tłumaczę, jak to działa. Z pewnością impulsem, który spowodował, że w ogóle pomyśleliście o rozpoczęciu nauki fotografowania, było wyobrażenie o jakimś zdjęciu. Ktoś z Was chce fotografować piękne krajobrazy, rzeki, góry. Któraś z Was marzy o zmysłowej sesji kobiecej, a jeszcze ktoś inny wiąże swoją przyszłość z fotografią okolicznościową na weselach i komuniach na przykład. I każdy z tych rodzajów fotografii ma jakieś cechy wyjątkowe tylko dla niego. Krajobraz uczy o statywie, o wykluczeniu niepotrzebnych obiektów z kadru. Sesje glamour uczą panowania nad światłem, wyłapywania momentu i wywoływania u modelki emocji. A fotografia eventowa uczy pracy z lampami, refleksu i wyczula oko na wyszukiwanie emocji w tłumie. To oczywiście tylko kilka szczególnych cech różnych umiejętności w różnych rodzajach fotografii. Ale ważne jest, że jeżeli faworyzujemy przez jakąś część naszej fotograficznej drogi dany gatunek fotografii, to w pewien sposób dostrajamy się do niego. I teraz, kiedy po takim dostrojeniu zaczniemy fotografować inny gatunek, to podświadomie przeniesiemy nasz styl wyrobiony poprzednio do tego nowego gatunku. I dzięki temu zyskamy coś, czego osoba, która robi tylko ten jeden typ zdjęć, nie posiada. Będziemy w stanie przenieść masę sztuczek na nowo rozpoczęty typ fotografii. Pamiętacie Roberta Kubicę, który zjadł zęby na Formule 1, a potem zaczął jeździć w rajdach? Dzięki doświadczeniu w Formule od razu wyróżnił się na tle kierowców, którzy od zawsze jeździli wyłącznie rajdowo. Przyszedł do nowej dyscypliny z zestawem umiejętności, których nikt inny nie posiadał. I szybko wywalczył w niej parę medali, mimo że rajdowo trenował dużo krócej niż inni kierowcy. I tą analogię właśnie tu staram się przenieść w rejony dziedziny fotografii. Spróbujcie nowych rzeczy, próbujcie nowych gatunków fotografii. Dzięki temu nie tylko poznacie nowe zasady, które w danym temacie się sprawdzają, ale także dacie sobie szansę na znalezienie swojej ulubionej ścieżki wśród morza fotograficznych zagadnień. Dodatkowo takie poznanie sąsiednich dziedzin zniweluje szansę znudzenia się zdjęciami, a to w pewnym momencie dopada każdego fotografa i każdy w końcu takie wypalenie zwalcza. Nie poddawać się. Oraz da motywację i wygeneruje nowe sposoby na inspirowanie i samomotywowanie się do pokonywania kolejnych fotograficznych wyzwań.